Telewizja w Polsce.pl, kolejna część naszego programu. Ważny gość w naszym studiu, Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ważny gość, bo i ważna inwestycja, bardzo o niej głośno. No, co najmniej jeden tygodnik na stronie okładkowej bierze pod lupę właśnie Centralny Port Komunikacyjny. Odlot za 50 miliardów, lotnisko Baranów. Pan zapewne już przeczytał tę publikację. Tak, przeczytałem. No i nie ukrywam, że oprawiłbym w ramki jako pierwszy okładkowy tekst dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czyli ten tekst cieszy. Cieszy zainteresowanie ze strony Newsweeka. No, jeśli chodzi o treść, to padły tam pewne nieprawdziwe stwierdzenia, które w sposób nieetyczny relacjonowały przebieg spotkań. Natomiast oczywiście warto rozmawiać na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo jestem przekonany, że im więcej będziemy rozmawiać o tej inwestycji, tym z czasem poparcie dla niej będzie coraz większe. No właśnie, i o to poparcie trzeba zapytać, bo kolejne spotkania z mieszkańcami gminy Baranów za panem ministrem w tym tygodniu, wtorek gmina Teresin, czwartek gmina Wiskitki, i ludzie, którzy no martwią się o swoje grunty, o swoje domy, o to, o sąsiedztwo dużego portu komunikacyjnego. Co im pan odpowiada? Tak, znaczy moim obowiązkiem jest przede wszystkim być tam, i wówczas, gdy prezentujemy wyniki, a mieszkańcy tych gmin, właśnie gminy Baranów, gminy Wiskitki, gminy Teresin, poznali tą lokalizację, wskazania, rekomendacje doradcy technicznego, jeszcze zanim nadaliśmy dalszy bieg całej procedurze wyznaczania tego w sposób formalny, mieszkańcy nie ukrywają swoich obaw, nie ukrywają, część pyta bardziej o kwestie finansowe, bardziej o kwestie techniczne, gdzie mogą uzyskać informacje, ale część deklaruje już teraz, nigdy nie wyprowadzimy się z tego miejsca. No i oczywiście jest też część, której głównym zadaniem jest podbijać emocje. Ofertę. No właśnie, jaka oferta dla tych, którzy mówią, nie wyprowadzimy się, nie zostawimy swojej ziemi? Czy tutaj można im jakoś zrekompensować to kłopotliwe sąsiedztwo? Przede wszystkim trzeba rozmawiać, przede wszystkim trzeba ustalić, czego naprawdę mieszkańcy potrzebują, czego się obawiają. I te spotkania, pomimo burzliwego przebiegu, pomagają ustalić te potrzeby. To jest tak samo otwarcie punktu konsultacyjnego, który ruszył 4 czerwca w gminie Baranów. Również pomaga nam ustalić, na czym większości mieszkańców w rzeczywistości zależy. Ten dialog jest dla nas fundamentalny, dlatego że o ile nie jesteśmy w stanie jedynie w oparciu nawet o referendum w Baranowie zdecydować, gdzie będzie zlokalizowana inwestycja, ponieważ tutaj musimy kierować się interesami wszystkich Polaków, o tyle jesteśmy w stanie w takim stopniu włączyć mieszkańców Baranowa, mieszkańców Wiskitek, mieszkańców Teresina w tą inwestycję, aby również czuli się gospodarzami tego procesu. Panie ministrze, czy te spotkania wyglądają w ten sposób, jak opisuje to tygodnik Newsweek? Opisuje to w ten sposób, że nie zawsze pan jest na tych spotkaniach, że w zamian, w zastępstwie pańskim jest Marcel Klinowski, no i że prezentuje z komputera prezentację w PowerPoincie, kilka razy nawet taka pomyłka, kiedy wyświetlany był komunikator z takimi no niepochlebnymi opiniami wobec tych, którzy przyszli na spotkanie. Znaczy, to jest oczywiście nieprawda i muszę powiedzieć to z przykrością, traktuję to jako pewien element podgrzewania nastrojów. My oczywiście, jeśli teraz wystąpimy z procesem, to cały proces będzie toczył się wokół tego, będzie wokół tego. Dlatego procesu nie będzie. Tego procesu nie będzie, natomiast możemy powiedzieć, to jest nieprawda. To takie fakty nie miały miejsca, to jest całkowita nieprawda. Podczas tych spotkań spotykamy się z różnymi reakcjami, natomiast nie spotkałem się ani razu z zarzutem okazywania braku szacunku. Natomiast spotkałem się z sytuacjami, w których osoby, o których, jak słyszałem, kandydowały z list
Platformy Obywatelskiej czy PSL-u deklarują się jako wyborcy PiS-u, którzy już nigdy w życiu na PiS nie zagłosują. Aha. Więc jest to pewien element gry, pewien element teatru, niestety nastawionej na podbijanie emocji, co stwierdzam z przykrością. A tych emocji jest bardzo dużo rzeczywiście, bo i ogromne pieniądze, 50 miliardów złotych, 9 lat do końca 2027 roku ma być wybudowane to lotnisko. Wielu już dzisiaj zastanawia się, stawia sobie pytanie, czy to realne. Czy to jest zawsze pytanie, gdy robi się pewne duże rzeczy po raz pierwszy, ponieważ w Polsce nikt nie przeprowadzał dotąd tak dużej inwestycji już od dziesięcioleci. Zawsze jest pytanie, czy damy radę jako kraj, czy damy radę tak zorganizować się, żeby osiągnąć ten efekt, na jakim nam zależy, czyli nie tylko stworzyć nie tylko międzykontynentalny port lotniczy, ale także główne miejsce na kolejowej mapie kraju, doprowadzić tam linie magistralne, żeby Polacy podróżowali wygodniej. I tutaj możemy jako kraj, mamy taką możliwość, jesteśmy do tego zdolni, natomiast musimy być zdeterminowani do tego, żeby to zrobić. A czy jest ta determinacja w rządzie? W rządzie ta determinacja jest. Tutaj mam wszelkie potrzebne wsparcie, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Mamy też wsparcie, czerpiemy też wsparcia eksperckiego, pozostajemy w bieżącym kontakcie zarówno z portami lotniczymi, jak i z lotem, więc tak jak mówiłem to już w kilku wywiadach, jedynym ograniczeniem i tym, co może nas powstrzymać, jesteśmy my sami. No i właśnie, kolejne pytanie, czy tylko środowisko Prawa i Sprawiedliwości, bo rozumiem, że o tym pan mówi, mówiąc my sami, czy jednak kłody pod nogi może rzucać opozycja, bo bardzo dużo w toku tej prekampanii wyborczej, jaka się toczy w Warszawie, mówi się właśnie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym w kontekście także wygaszenia, zamknięcia całkowitego Okęcia. No i o to trzeba dopytać, czy jest już decyzja, że Okęcie będzie zamknięte, czy będzie wygaszane, będzie portem lokalnym, jak to jest? Tutaj należy przypomnieć, że z wszelkich dotychczasowych analiz wynika, że lepszym rozwiązaniem dla Warszawy, lepszym rozwiązaniem dla warszawiaków, lepszym rozwiązaniem dla samej inwestycji i dla ruchu transportu lotniczego w Polsce jest przeniesienie całości ruchu do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Takie założenia przyjęliśmy, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że stał się to temat kampanii, stał się to element budzący poważne emocje i z tego powodu postanowiłem zlecić jeszcze jedną ekspertyzę, która odpowie ostatecznie na pytanie, czy istnieje możliwość takiego scenariusza, który zapewni wspólne funkcjonowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego i portu Okęcie. Do tego momentu wstrzymamy się z ocenami, tak abyśmy, co uważam za bardzo istotne, abyśmy rozmawiając o tym opierali się na argumentach, a nie na emocjach. Dlatego, że to jest taki temat, który wymaga zderzenia ze sobą racji, a nie zderzenia ze sobą emocji, na których bazuje jak dotąd kampania wyborcza. Kto będzie to oceniał, kto przygotuje tę ekspertyzę? Tutaj zostanie przeprowadzony przetarg, będą brać w nim udział, do udziału w nim zostaną zaproszone najlepsze firmy doradcze na świecie i ten przetarg udzieli nam, tak jak powiedziałem, ostatecznej odpowiedzi. O wynikach tej ekspertyzy poinformujemy opinię publiczną. Będzie to w sposób transparentny przedstawione opinii publicznej i poddane pod dyskusję, mam nadzieję, że ekspercką.
a nie stricte polityczną. No właśnie, ale też mówiliśmy w tym studiu, co nieco umknęło właśnie w tej politycznej dyskusji pomiędzy walce pomiędzy Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim, kandydatami na urząd prezydenta Warszawy. Umknęło to mianowicie, że powiedział pan w tym studiu, bądź też w Singapurze, bo tam też rozmawialiśmy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, że ponad 200 tysięcy mieszkańców okolicznych dzielnic do Okęcia już teraz nie chce rozbudowy żadnej tego lotniska, bardzo mocno skarży się na hałas, na ruch. No co z nimi? To jest właśnie fundamentalne pytanie, bo gdy patrzymy o lotnisku z punktu widzenia warszawiaków, powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim dwie kwestie: czas dojazdu, jaki jest podczas, jaki potrzebny jest, żeby dotrzeć do lotniska, oraz liczbę osób, które mieszkają w jego cieniu, tak, w tym obszarze ograniczonego użytkowania. W sytuacji, w której szybkie koleje zapewniają nam dostęp w ciągu 15 minut, ten czas dojazdu jest krótszy w rzeczywistości niż dojazd na Okęcie poprzez zakorkowane ulice Żwirki i Wigury. Gdy mówimy o 285 tysiącach mieszkańców, to rzeczywiście mam wrażenie, że to umyka uwadze, że mówimy o ludziach, którzy płacą niekiedy swoim zdrowiem za to, aby, przepraszam, pan poseł Trzaskowski mógł dojechać taksówką na lotnisko. W 15 minut. O, jak przy korzystnych wiatrach. To jest coraz rzadziej możliwe ze względu na korkowanie się Żwirki i Wigury. Kończymy tę rozmowę, ale do tematu na pewno będziemy jeszcze wracali. Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, dziękuję również państwu za uwagę. Zapewniamy, że temat Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie do nas wracał, jak mam nadzieję, także w naszym studiu ponownie. W razie wątpliwości jeszcze raz zagości pan minister. My już za chwilę, 18:45, zapraszamy państwa na kolejny punkt naszego programu. To rozmowa Marcina Fijołka z Konradem Szymańskim, sekretarzem do spraw, ministrem do spraw europejskich. To już za chwilę.